Witam serdecznie, to Sylwia Zawadzka, Świetlica Niemcz. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Państwu pewną książkę. Spośród wielu publikacji, które posiadam w domu, wybrałam właśnie nią, ponieważ uważam, że jest ona światową perełką literatury. I myślę, że przez wielu z Państwa ta książka jest znana. Kochamy baśnie, im starsze, tym lepsze. Bajarka opowiada, autorstwa Marii Niklewiczówny, została wydana po raz pierwszy w 1959 roku. Rozeszła się w księgarniach jak świeże bułeczki i tak jest do dnia dzisiejszego. Każde kolejne wydanie tej książki znika błyskawicznie ze sklepowych półek. Znajdziecie Państwo tam prawie 60 baśni z całego świata. Z polskich między innymi o kwiecie paproci, o mistrzu twardowskim i sobotniej górze. A na końcu wspaniała instrukcja o tym, jak opowiadać baśnie i czym różni się opowiadanie od czytania. Bajarka opowiada to wspaniała i zróżnicowana antologia baśni i legend. Pozwala poczuć klimat różnych zakątków globu. Podróż, którą zabiera nas autorka, jest pełna magicznych miejsc. Samo wydanie książki jest niemal kolekcjonerskie. Przepiękna, twarda oprawa, zakładkowa tasiemka do zaznaczania przeczytanych stron i niesamowite, znane na całym świecie fotografie Marii Orłowskiej. Jeżeli uważacie Państwo, że są książki, których cena nie gra roli, to właśnie ta książka jest jedną z nich. Zapraszam serdecznie do lektury. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Sylwia Zawadzka.